No dzień dobry. Idę tak sobie po cichutku, żeby wiosny nie spłoszyć. Ale już widzę, że jest. Jest. Już pięknie. Widną kwiatki. Pszczoły licznie je odwiedzają. Jest super. Jest super. Tu taka łączka. Pierwsza moja łąka kwietna 10 lat temu założona. I teraz już wszystko dzieje się samo. Ja ją koszę tylko dwa razy w sezonie. Są tu rudbekie, są rumianki, są cegiełki, są niezapominajki i tak wyliczać by można nieskończoność. Czego nie było, to się posiało, a co było, to dalej trwa. Sam przywiozłem z jednej z realizacji przy szkole, był taki piękny park przy pałacu. Piękne fiołki. Teraz mam ich całe łany. A wsadziłem naprawdę tylko kilka. No zobaczcie. Coś wspaniałego. A to pierwszy dzień dopiero. Jak się rozwijają. Tam kwitną jakieś mlecze. Nie myli z mniszkiem. Jest super. I te fiołeczki. Za chwilę już będą żonkile. Teraz już. Już z górki. Cała skarba. Tu mamy z kolei zawilce. Zawilec biały. Jeszcze wczoraj były zamknięte. A już dzisiaj kwitną. Też mnóstwo pszczół. Z całej okolicy. Jedną to nawet poznaję. Wiem, z którego ula jest. Bo mają charakterystyczny brązowy kolorek. I słuchajcie, te łany zawilców ciągną się. Hen, hen, daleko. Cały czas jest tego z hektar. Nie było ich parę lat. Susza spowodowała, że nie mogły zakwitnąć. Ale teraz pierwsza wiosna, co najmniej 3 lat, że jest cieplutko, jest mokrutko, deszczyk pada co drugi dzień. Fajny widzę biały pyłek, zbierają z tychże kwiatków. Jest bosko. Może za parę dni dopiero pełnia kwitnienie. Ale będzie ich tu. Będzie. Całe gromady. Jak okiem sięgnąć. Super. Niech się odrodzą. Niech tu będzie biało. Bo pamiętam, przed 10 laty to żadnego liścia nie było widać. Żadnej gałązki. Tylko ta biel. Tam, gdzie trochę wody, kwitną już kaczeńce. Też piękne kwiaty, szybko na wiosnę. Wystają z wody i pięknie kwitną.
Też pewnie odwiedzają mnie pszczoły. Przesadzam sobie z tego robo wokół stawów. Ale tu zakwituje najwcześniej. Woda płytka. Rów ciągnie się z 50 metrów. I będzie cały zarośnięty tymi kaczeńcami. Kolejna oznaka, że już wiosna. No według moich obserwacji to ostatnie 3-4 dni. Na przyszłą niedzielę będziecie to oglądać. To już powinno być w miarę ciepło. W lesie też robi już się zielono. Liście przerasta już świeże. Zielona trawa. Za chwilę pojawią się jakieś zioła, które będą kwitły. Tu idziemy akurat. Mam takie poletko dzikiego czosnku. Fajnie. Robi nam wiosną za pierwszy szczypiorek. Jest go mnóstwo. Bierzemy sobie na kanapki. Bo pyszności. Cały łan szczypiorku. Jak już mieć, to dużo. Michalina zrobiła dzisiaj przepyszny koktajl z pokrzywy, z banana, z imbiru i z cytryny. Mówię wam, że aż grzeje. Lepsze chyba od nalewki, bo nie słodkie, a pyszne. No i bomba witaminowa. Wypiłem 2 szklanki. Super sprawa. Pokrzyw jest u mnie w brud imbiru wcale. Cytryn też nie ma. Ale jak się cały świat połączy w jedno, to można coś pożytecznego zrobić. Kiedyś pamiętam pokrzywa. Robiło się nawet zupy. Dawało się gęsiom, kaczkom, kurczaczkom, skrajonym jajeczkiem. Wszystko rosło zdrowo i szybko. Teraz antybiotyki. Warto sięgnąć po takie stare przepisy nieraz, bo są mądre. Cętka to tylko ja. Cętka niestety na uwięzi, bo przyjechał kot w goście. No i jak to pies i kot? Nie za bardzo się lubią. Przycinaliśmy iglaczki, tuje, cyprysiki, buchszpany, trochę cis, pięciorniki. Bo już czas. Za chwilę będzie można ciąć wierki, jodły, daglezje, sosny. W maju, świetnie zaczynamy od tych iglaków, które mają krótkie igiełki. No i oczywiście róże. Forsycja już zaczyna kwitnąć. Można przycinać róże. Mateusz się buja. Michalina robi za nianie. Super. Drzewo przygotowane na ognisko. Trawa prawie do koszenia. Nie, Michalina? No. Dąbrówki kwitną. Pięknie, mnóstwo czmieli na nich, pszczół. Całe łany też tutaj takich ziół. I dobrze, że są. Tu znowu masa czosnku. Jest fajnie. Kwiaty już niedługo
na jabłoniach, na śliwkach się rozwinął. Pszczoły. Szaleją. A tu jest szanowny gość. Tak. Nasz ciciuch. Dlatego centka musi być na uwięzi, bo nie przypadli sobie do gustu. Tak. Jak ciciuch? Wrzosce jeszcze obficie kwitną. Przycięliśmy z Michaliną także wrzosy. Lawendy. Drewno pozwożone. Czeka na łupanie. Ognisko też gotowe. No i trawa. Już tak pięknie się zieleni. Mnóstwo kwiatków. Nawet i gwiezdnica się przydaje na pokarm taki wczesnowiosenny. Tasznik polny. Tobołki polne. Fiołki. Bratki, stokrotki. Wszystko maleńkie, ale kwiatki ma. I pszczoły odżywia. Wierzby robią się już też ładne. Seledynowe. One dopiero będą kwitły. Magnolia już pokazuje pączki różowe. Na przyszły tydzień pewnie nagram, jak kwitną już pierwsze egzemplarze. Prawdopodobnie już będzie po pierwszym kuszeniu. Tak. A tu mamy nasz sanitarny patron. Patrzy za wędrakami, patrzy za robakami, sujka. Przyleciały już dudki. Magnolia już cała w pączkach. Lada chwila się rozwinie. Może nawet dzisiaj wieczorem. Nie wiem. Trawa zaraz do koszenia. Kury jajka niosą. Przyroda budzi się do życia. Czmielina wydaje już przyrosty. Także zakasajcie rękawy. Czeka nas teraz czas wytężonej pracy. Co zrobimy teraz? Czym się zaopiekujemy? Tym będzie efekt latem ładniejszy. Ja już idę na obiadek. A po obiadku na spacerek z wnukami. Dla dobrego trawienia. Do zobaczenia.